Cześć, nazywam się Łukasz Baruch, mieszkam razem z żoną i córką w Dąbrowie Górniczej. W 2006 roku straciłem wzrok i od tego czasu staram się udowodnić sobie i innym, że bez wzroku można żyć w miarę normalnie. Ja spełniam się w swojej pasji, jaką jest śpiew, ponadto działam społecznie. Współprowadzę z koleżanką w Dąbrowie Górniczej Fundację Wygrajmy Razem, wspierającą aktywność osób niepełnosprawnych i uczestniczę w wielu innych inicjatywach. Ludzie często pytają mnie, jak sobie radzę z obowiązkami domowymi. Kiedy im opowiadam, dziwią się, że facet i do tego niewidomy potrafi upracować sobie ubrania, ugotować obiad czy coś upiec. Ja dzisiaj pokażę wam, że potrafię upiec ciasto. Was w kuchennym królestwie moim i mojej żony. Słuchajcie, zbliżają się święta wielkanocne, Anno Domini 2018, więc stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie upieczenie baby wielkanocnej. Ja upiekę moją babkę w keksówce, dlatego że jest mi po prostu łatwiej wlewać ciasto niż do okrągłej formy. A co potrzebujemy do naszej babki? Więc potrzebujemy około pół kilograma mąki, 20 deko cukru, 4 lub 5 jajek, szklankę oleju, odrobinę margaryny i bułki tartej do formy, do tego 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, cukier waniliowy i odrobinę aromatu cytrynowego. Ja zacznę moją pracę od tego, że włączę piekarnik, żeby o tym nie zapomnieć. Jest on już ustawiony na temperaturę 180 stopni, ponieważ no, sam nie potrafiłbym tej temperatury dobrze ustawić, ale piekarnik włączyć umiem. OK, piekarnik już jest włączony. Zaczynam od tego, że będę oddzielał żółtka od białek. Białka odstawię na bok, wsypę odrobinę soli, dlatego że białka dzięki soli szybciej się ścinają i miejmy nadzieję, że będzie mi łatwiej potem ubić pianę. Natomiast żółtka zmiksuję z cukrem. Zrobię z tego po prostu kogiel mogiel. Pontę będę dodawał resztę składników, czyli około pół kilograma mąki, szklankę oleju, proszek do pieczenia i tak dalej, ale zaczynamy od jajek. Mam tutaj takie specjalne urządzenie, które mi pomaga oddzielić żółtko od białek.
Ok, zmiksowałem już żółtka z cukrem na kogiel mogiel i dodałem szklankę oleju. Ci z Was, którzy wiedzą, może dziwią się, że nie użyłem czujnika poziomu cieczy do nalewania oleju do szklanki. Otóż próbowałem, ale niestety olej jest chyba tłusty i dlatego po prostu czujnik nie działa. Musiałem po prostu najzwyczajniej w świecie włożyć palec do szklanki. Teraz dodam pozostałe składniki. Ciasto już w połowie przygotowane. Ja po ukręceniu umyłem sobie mieszadełka no miksera, dlatego że teraz będę ubijał białka. Mamy nadzieję, że uda nam się ubić pianę bardzo dobrze. Nie jest to wcale takie proste. Najpierw sobie przeleję sobie białka z odrobiną soli do misy. I ubijamy na sztywną pianę, a potem dodamy ją do reszty ciasta. Czy białka są ubite, sprawdza się w ten sposób, że obraca się miskę. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Widać? Piana jest ubita, udało nam się świetnie. Nic się nie wylało. Teraz przelejemy ją do naszego ciasta. Kochani, ciasto wyszło nam bardzo gęste, dlatego ja pozwolę sobie dodać jeszcze troszeczkę oleju, żeby potem można było łatwo wlać je do formy. Ok, teraz oczyszczę łopatki. Nasze ciasto jest już gotowe. Teraz zajmę się przygotowaniem brytwanki. To znaczy wysmaruję ją odrobiną margaryny i w środku posypę bułką tartą, żeby babka nam nie przewarła. Thank you.
Okej, okay, nasza forma jest już przygotowana, teraz będziemy przelewać ciasto. Nasza forma jest już wypełniona, wkładamy ją w takim razie do rozgrzanego piekarnika. I czekamy około 50 minut, aż wapka się upiecze. Minut, nawet trochę ponad. Babka się już upiekła i teraz uzbrojony w dwie rękawice kuchenne wyciągnę ją z piekarnika i wyłożę na przygotowany talerz, żeby ostygła. Poczekamy, aż ostygnie i posypiemy ją cukrem pudrem. Nasza babka już ostygła, pozostała nam jeszcze jedna czynność, czyli posypanie jej cukrem pudrem. Trochę porozsypywałem, ale nie szkodzi, zdarza się. Słuchajcie, no i co? Przekroimy ją na pół, żebyście mogli zobaczyć w środku, czy się upiekła. Ja tego nie widzę, wy widzicie, możecie zobaczyć, jak babka wyszła. Przyznam wam się na koniec, że nauczyłem się tę babkę piec, kiedy miałem 14 lat, ale od kiedy straciłem wzrok, nie piekłem ciast w ogóle i nie próbowałem przed nakręceniem dzisiejszego filmiku, dlatego można powiedzieć, że upiekłem tę babkę po raz pierwszy jako osoba niewidząca po 12 latach niewidzenia. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że będzie dobra. Trzymajcie się.